Tym razem do cyklu przypadek wybrałem maila od pana, którego pozwoliłem sobie nazwać Mirkiem, żeby zapewnić mu anonimowość. A zdecydowałem się na prezentację tego maila z bardzo prostego powodu. Otóż on wydaje się opisywać pewną błahostkę, ale to nasze postrzeganie problemu jako błahego może być niezwykle mylące, bo to dla Mirka na pewno błahostka nie jest. Ale też uświadamia nam, jak czasem z rzeczy małych, niewinnych, co do których nie przykładamy specjalnej wagi, mogą zrodzić się potężne problemy, które potem organizują nam całe dorosłe życie. Posłuchajmy. Piszę do pana, chociaż wiem, że na to pewnie nie ma narzędzia, bo czy może być jakieś na przypadek z gatunku jestem nie do zniesienia? I tutaj aż korci mnie, żeby na chwilkę przerwać, ponieważ na przykład na Akademii Terapii Transpersonalnej bardzo często mówię słuchaczom: uważajcie i bardzo pilnie śledźcie narrację osoby, która opowiada o swoim problemie. Dlatego, że tam, gdzie opowiada o swoim problemie, bardzo często wraz z opisem tego problemu, czy też jego definicją, znajdują się wskazówki, jak ten problem rozwiązać. I tak też jest w tym przypadku, w tym pierwszym zdaniu. A do tego jeszcze wrócimy. A im jestem starszy, tym jest gorzej. Są rzeczy, które doprowadzają mnie do szału i wtedy jakby wyłączał się rozum. I to ludzie mnie wyprowadzają z równowagi już nawet nie samym zachowaniem, ale podejściem, jakbym był wyczulony na słowa. Podam przykład. Rozmawiam z teściową i wszystko jest w porządku, dopóki ona nie powie jej ulubionego "jakoś to będzie". To od razu mnie rusza. Zamiast odpuścić to olać, zaczynam drążyć. Jak będzie? Co to znaczy jakoś? Jak nie wiesz, jak będzie, to nie mów. Jak można być tak nieogarniętym i nieprzygotowanym na rzeczywistość? Albo w pracy. Mam takiego łebka, co wszystkich rozśmiesza. Wszystkich, z wyjątkiem mnie, bo jak słyszę to jego "damy radę", to chce mnie wyrwać z butów. Nie wie jak i co ma zrobić, nie jest do roboty przygotowany, ale jedyne co potrafi, to strzępić gębę, że da radę. Nawet jak jeszcze nie wie, o co chodzi. Teraz wyszło, że jestem furiatem, którego gotuje byle głupota. Córka wybiera się na studia do innego miasta. Pytam, czy wie, ile tam dokładnie potrzebuje na życie i czy ma pomysł, jak tam przeżyć. Słyszę, coś sobie znajdę i szlak mnie trafia. Mam taką wtedy falę gorąca, jakby od środka, i czuję, jak już idzie od brzucha do głowy. Często przerywam wtedy rozmowę i muszę wyjść na świeże powietrze, żeby pooddychać. Byłem u kardiolożki, to mi powiedziała, że jak nie opanuję emocji, to mi żadne piguły życia nie uratują. Żona dała mi książkę, tę pańską z jajkiem, domyślam się, że chodzi o autoterapię, i powiedziała: masz, bo to się z niczego nie bierze. No to wyczytałem, że dzieciństwo musowo było zrąbane. A tu nieprawda, bo akurat było bezproblemowe. Rodzice nie pili, nie wyzywali się i nigdy nie zostawili mnie bez opieki. W ogóle w domu to było śmiesznie, ale jakoś potem mi ten humor uleciał. A śmiesznie było, bo ojciec uwielbiał robić mamę w konia. A to jej schował poduszkę z łóżka do szafy i udawał, że nie wie, gdzie zniknęła, a to coś innego. Więc ta latała po domu i szukała. Potem ona mu w zemście robiła kanapkę do pracy z pastą do zębów w środku. Mnie też nie oszczędzali, a ich ulubiona zagrywka to było wkręcanie. Jak pan napisał, żeby z przeszłości wyciągać nie to, co wydaje się ważne, ale to, co pamiętamy przez emocje, to chyba jedyna rzecz to wkręcanie, bo przy tym zawsze było pełno emocji. Podam przykład. Kiedyś jakoś na samym początku podstawówki pojechaliśmy na wczasy nad morze, to się wtedy nazywało wczasy. I przed wyjazdem okazało się, że nie będzie pogody, więc wzięliśmy z domu karty, szachy, gry planszowe i warcaby. I kiedyś, nie pamiętam, gdzieś po coś poszedłem i rodzice do mnie dołączyli już na plaży, bo akurat nie padało, i mama powiedziała, że w pokoju czeka na mnie niespodzianka, bo ojciec coś dla mnie zrobił. Jak to zrobił? Tu na wczasach? No, ale ona i ojciec cały czas podgrzewali tę niespodziankę. Że coś dostanę, że specjalnie dla mnie i że ciekawe, jak zareaguje. I tak przez pół dnia non-stop o tym. Więc się oczywiście napaliłem, że dostanę coś fajnego i już nie mogłem się doczekać powrotu do pokoju.
A tam ojciec wręczył mi z uroczystą miną te pastylki od warcabów, powsadzane jedne w drugie. Musiałem mieć kiepską minę, bo jak to zobaczyli, to pokładali się ze śmiechu, że mnie tak wkręcili. Że tak czekałem na coś ekstra i że dałem się nabrać. Mi się jakoś nigdy nie udało ich wkręcić, ale oni mnie tak lubili wiele razy. Najczęściej im się udawało, kiedy pytałem, co ich tak bawi w tym, że ja na coś czekam, a okazuje się, że to się nie wydarzy, to mówili, że to jest śmieszne, jak się obserwuje, jak ktoś jest leczony z bycia naiwnym. Czy to możliwe, że takie żarty i to całe wkręcanie mogą mieć coś wspólnego z tym, jakim ponurakiem się stałem w dorosłym życiu i tym, jak mi skacze ciśnienie przy ludziach, bo nie pamiętam niczego innego. Nie bez powodu jest tak, co napisałem w książce Autoterapia, że kiedy próbujemy znaleźć, co w przeszłości zgotowało nam problem, z którym zmagamy się w dorosłości, to dużo bardziej istotne są te wydarzenia, które zostawiają w nas ślad emocjonalny, niż te, które były jakimiś krokami milowymi w naszym życiu. Przeprowadzka, zmiana szkoły czy coś takiego. Co więcej, kiedy szukamy takich wspomnień z tym śladem emocjonalnym, to próbujemy zastanowić się, co nam pierwsze przychodzi do głowy, kiedy o tym pomyślimy. I to jest właśnie nie bez powodu. Dlaczego? Ponieważ tak komunikuje się z nami podświadomość. Właśnie za pomocą tych pierwszych wspomnień. I zaraz potem, kiedy się pojawiają w głowie, to nasza świadomość natychmiast je dyskontuje. Mówi, a to jakaś pierdoła, to nic ważnego, to absurdalne, to kompromitujące, to było bez znaczenia. Ale nie bez powodu pojawia się to jako pierwsze w głowie. Są teorie, które mówią, że to jedyny sposób dla podświadomości, żeby zwrócić naszą uwagę, właśnie podesłać w tym pierwszym impulsie konkretne wspomnienia. I bardzo często tak jest, że w tym pierwszym wspomnieniu kryje się to, czego szukamy. I ja myślę, że, drogi Mirku, prawdopodobnie jest tak, że to twoje obecne nastawienie do świata jest niestety efektem tego pranku, czyli tego, jak rodzice cię wkręcali. I to jest tak naprawdę przerażające, bo spotkałem się z tego typu schematem wiele razy. A przerażające jest to, że kiedy nasi opiekunowie próbują nas uodpornić na życie, czyli wychowują nas w taki sposób, byśmy się nie zawiedli późniejszymi rozczarowaniami, które i tak nas w życiu będą czekały. Więc starają się, żebyśmy ten naskórek mieli grubszy, odpowiednio uformowany i taki, który nas będzie strzegł przed różnymi niepowodzeniami w życiu. I robią to w dobrej wierze. Chcą nas w ten sposób przygotować do życia, więc de facto chcą nas w ten sposób chronić. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy zamiast chronić, w efekcie nas krzywdzą. Czyli zamiast wyprodukować w nas ten gruby naskórek, tymi działaniami powodują, że on staje się cieńszy, niż gdyby był normalny, bez ich ingerencji w jego grubość. Przychodzi mi do głowy taki przykład. Jakbyśmy wyobrazili sobie opiekuna i podopiecznego. No i ten opiekun chce tego swojego podopiecznego nauczyć, że nie wolno dotykać gorących przedmiotów, bo się człowiek sparzy i będzie go bolało. Więc bierze rękę tego podopiecznego, bierze go za palec i przytyka do rozgrzanego piecowego blatu. Załóżmy, że ten blat jest rozgrzany do jakiejś takiej temperatury, która nie uszkadza naskórka, ale powoduje ból. Czyli nic złego się nie dzieje, ale pacjent ma zapamiętać, że nie dotykamy gorących rzeczy. I to działanie z punktu widzenia opiekuna wydaje się takim rozsądnym podejściem pokazującym uważaj na takie rzeczy, bo na tym się możesz sparzyć. Tyle, że kłopot jest wtedy, kiedy ten opiekun nie bierze pod uwagę bardzo prostej zmiennej, a mianowicie tego, że szkodliwość tej bieżącej temperatury blatu jest zawsze indywidualna. To, co dla jednego będzie tylko ostrzeżeniem przed oparzeniem się, dla kogoś innego będzie już oparzeniem się, będzie krzywdą.
ponieważ nie da się ustalić jednej wzorcowej temperatury blatu, która nigdy nikogo nie oparzy, ale wszystkich zamiast oparzyć ostrzeże o niebezpieczeństwie. I teraz, jeśli podmienimy sobie w tym przykładzie tą temperaturę blatu na takie zachowania naszych opiekunów, które mają nas uodpornić, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, gdzie jest ta granica, poza którą kogoś uodparniają, a u kogoś innego wywołują skutek odwrotny do zamierzonego. I zamiast stworzyć odpornego na życie dorosłego człowieka, tworzą człowieka, który tej odporności nie ma, który ma tej, powiedzielibyśmy, ma tej odporności deficyt. I ten deficyt w moim przekonaniu u Mirka polega na tym, że to, co miało go nauczyć odporności na ludzi, którzy chcą wykorzystać jego naiwność, by go oszukać, omamić, by go wykorzystać, spowodowało, że on przyjął strategiczne założenie, że wszyscy zawsze, za każdym razem chcą mu to zrobić. Stąd to podnoszące się mu ciśnienie, kiedy słyszę jakoś to będzie. Wydawałoby się, to są odległe dwie rzeczy, a tak naprawdę one mają ten sam fundament. No bo jak to jakoś to będzie? Jak wrócę do tego pokoju, to zamiast tego spodziewanego czegoś, co mi obiecano, dostanę coś bezwartościowego. Więc za każdym razem, gdy ktoś mówi będzie fajnie, albo jakoś to będzie, to jest równoznaczne w głowie Mirka z myśleniem na pewno nie będzie fajnie, na pewno jakoś nie będzie. Jeśli się cokolwiek ma posypać, to się posypie. Jeśli mi cokolwiek obiecujesz, to nic nie znaczy. Jeśli mówisz, że sobie z tym poradzisz, to znaczy, że sobie z tym nie poradzisz. Jeśli mówisz jakoś to będzie, to znaczy, że tego nie będzie. I tak dalej, i tak dalej. On stał się wyczulony na prekognicję tego, co będzie. Czyli za każdym razem, kiedy słyszy, że ktoś nie do końca wie, co zrobić, ale jakby ufa temu, że sprawy jakoś się potoczą po jego myśli, musi się pomylić, musi się na tym sparzyć, musi go to zaboleć. I przed tą raną Mirek ucieka. Ta rana wywołuje w nim ten paniczny strach. Ta możliwość tego rozczarowania, tej krzywdy, która się wydarzy, kiedy ktoś znowu zastosuje na nim jakiś rodzaj pranku. I teraz pamiętajmy, wydaje nam się to błahe, ale mówimy o sytuacji, w której strategię zachowań wobec tego typu sytuacji tworzy sobie 7-8-latek. On tam zdaje się, że pisze, że ta historia na tych wczasach wydarzyła się, kiedy on był na początku podstawówki. No więc za 8-9 lat być może. To jest małe dziecko. Małe dziecko tworzy sobie strategię obsługi rzeczywistości, podpatrując opiekunów, bo nie ma innych źródeł, by taką strategię sobie stworzyć. My, dorośli, nie stworzylibyśmy takiej strategii. Co więcej, z perspektywy naszej dorosłej wiemy, jak ona jest wadliwa, ale dziecko tego nie wie. Jeśli zaś chodzi o same wkręcanie ludzi i pranki, to od razu się przyznam, jestem wielkim przeciwnikiem tego typu akcji. Ponieważ wiem, że nawet w dorosłym człowieku mogą stworzyć negatywne efekty. I znowu mnie korci, żeby posłużyć się przykładem i niech tym razem tego przykładu bohaterem będę ja sam z moją motocyklową szajbą. No więc wyobrażam sobie tego typu sytuację, że oto przychodzi jakiś dobry człowiek lub grupa dobrych ludzi i mówi tak: panie Jarosławie, zrobimy panu prezent. Wymyśliliśmy taki prezent, że oto będzie pan mógł sobie cały dzień po jakichś fajnych miejscach, na przykład po Toskanii albo po Langwedocji, pojeździć pana ulubionym modelem motocykla. Niech pan sobie wybierze, który pan model sobie życzy. No więc ja w tym szale entuzjazmie i wierzę, że ktoś rzeczywiście chce mi zrobić taki prezent. Wybieram sobie, niech to będzie Indian Chief z 99 roku, kultowy model. No więc dobrze, panie Jarosławie, fantastycznie, my przygotowujemy ten motocykl, proszę przyjechać, proszę wziąć ze sobą ciuchy motocyklowe, tak, już to wszystko robimy, będzie doskonale. Więc wiecie, to jest dla mnie definicja raju, nie? Pojeździć sobie na Indianie po jakichś fajnych miejscach. I przyjeżdżam tam, mam wszystko ze sobą, co powinienem mieć, jestem ubrany na motocyklowo, mam kask, a oni mówią: pan naprawdę w to uwierzył? Pan naprawdę dał się nabrać? Pan naprawdę uwierzył, że my panu załatwimy Indiana, żeby pan sobie tym motocyklem tutaj jeździł? Ależ pan jest naiwny. Wiecie, wydaje mi się, że sobie całkiem nieźle radzę z emocjami,
Ale wyobrażam sobie w takiej sytuacji, że to radzenie sobie z emocjami nie obyłoby się bez odczucia całej ich palety. Byłoby wkurzenie? Byłoby. Byłoby rozczarowanie, byłoby rozżalenie, byłaby pretensja do samego siebie, że dałem się oszukać, wrobić, że jestem naiwny, łatwowierny i tak dalej. Wiecie, i to jest cała kaskada emocji, których bym doświadczył jako dorosły człowiek. No i teraz wyobraźmy sobie, jakich emocji doświadczyłoby 9-8-letnie dziecko w podobnej sytuacji, które na coś liczy, na coś czeka, z czegoś się cieszy, doświadcza entuzjazmu w związku z jakąś obietnicą, która się nie spełnia. To te moje motocyklowe emocje przy tym, to jest mała betka. A dodajmy do tego, że ja bym to jakoś jeszcze przetrwał. Natomiast to dziecko musi teraz stworzyć jakąś strategię obronną, żeby przetrwać tak trudną sytuację. I strategię obronną, którą stworzył Mirek, już znamy. To jest strategia, nie mów, że dasz radę, bo nie dasz. Nie mów, że jakoś to ogarniesz, bo nie ogarniesz. Nie mów, że coś się dobrego wydarzy, bo się nie wydarzy. Nie mów, że jakoś to będzie, bo mnie to wkurza. Na pewno nie będzie. I wyobraźcie sobie, jak trudno jest mu wytrzymać z samym sobą. Jak trudno też, podejrzewam, jest jego bliskim, kiedy on gasi w nich każdy entuzjazm, każdą radość. Na przykład z niespodzianek. Przecież nie wszyscy nie lubią niespodzianek. Są tacy, którzy lubią. Ale pewnie Mirek, jak słyszy słowa niespodzianka, to go szlak trafia. No już wiemy, jak ta strategia została stworzona. Cała reszta rozwiązania to jest oczywiście jak zwykle dobór odpowiednich narzędzi, ale jednym z tych narzędzi może być, i w tym wypadku bym go na pewno zaproponował, to samo narzędzie, które było 2 czy 3 odcinki temu, kiedy mówiliśmy o tych dwóch osobowościach i to się właśnie pojawia jako narracja pierwszego zdania. Mirek pisze, nie znoszę siebie, czy też jestem dla siebie nie do zniesienia. Tak, to jest zdanie, które moglibyśmy przetłumaczyć, ja czasem siebie nie znoszę. Więc mamy tego, który nie znosi i tego, który jest nieznoszony. Więc w wyobraźni możemy stworzyć sobie, posługując się modelem transpersonalnym, 2 osobowości. Tak jak w tamtym podobnym przypadku było, osobowość stróża prawa i osobowość złoczyńcy. Tego, który widzi problem i tego, który ten problem tworzy. I za pomocą odpowiednio dobranych komponentów i atrybutów i pracy z tymi 2 wyobrażeniowymi osobowościami możemy krok po kroku przezwyciężyć tę tendencję. Tylko pamiętajmy, to jest ciężka robota, bo tego swojego złoczyńcę, jeśli tak możemy powiedzieć, Mirek tworzył przez 50 lat w swojej głowie i to jest sprytna bestia, która tak łatwo się nie podda. Zatem, drogi Mirku, myślę, że precyzyjnie otrzymałeś z głębi swojej istoty podpowiedź, co stworzyło twoje obecne podejście i dlaczego teraz posługujesz się takimi, a nie innymi przekonaniami. Wraz z tym uświadomieniem sobie łatwo jest dostrzec, że to są nie twoje przekonania. To jest reakcja systemu na trudne doświadczenie, które zafundowali ci inni ludzie. Wprawdzie ty stworzyłeś tę strategię, ale stworzyłeś tę strategię w samoobronie przed czymś, co nie było twoje, co zostało ci dane z zewnątrz. I tym tropem można by pójść terapeutycznie, żeby tę sprawę rozwiązać. No i w zasadzie to tyle. Warto zapamiętać, że czasem rzeczy, które uważamy za błahe, jak pranki, jak wkręcanie kogoś, wcale takie błahe nie muszą być. I czasem, kiedy nawet myślimy, że no, tam 1 na 100 by się tym poruszył, bo 99 w ogóle by to nie obeszło i nie miałoby to wpływu na ich życie, no to mamy 1 na 100 i widzimy, jak poważnie tego typu sytuacja i tego typu fundament z przeszłości może utrudnić dorosłe funkcjonowanie. A zatem, podsumowując, Mirek, to jest do zrobienia, to jest do pokonania. To nie jest tak, że musisz z tym żyć do końca swych dni i musisz się z tym borykać i musisz nie znosić siebie. Może
możesz zacząć siebie znosić, tylko trzeba w to włożyć odpowiednio dużą, konsekwentnej, uczciwej pracy z samym sobą. To tyle. Mirku, trzymamy wszyscy kciuki, żeby ci się to udało, a my z tymi, którzy się pojawią, widzimy się na ostatnim warsztacie Autoterapia już w sobotę w Warszawie, no i mam nadzieję również z wieloma z Was na Akademii Terapii Transpersonalnej, którą rozpoczynamy 12. jej edycję już we wrześniu również w Warszawie. Pozdrawiam, do następnego razu.